Paczka od nieznanego nadawcy. Otworzymy sobie razem i sprawdzimy sobie ten sprzęt. Słuchajcie, jedziemy z koksem. Mówiłem, że będzie bez cięć, bez ściemnienia. Już prawie to mamy. Odsuniemy na boczek, żeby było widać, i wyjmujemy po kolei sprzęt. Czyli mamy tak, Xbox 360. Jedna konsola. I tu coś cięższego. To będzie? Wygląda na Xbox One. A nawet jest jakiś napis. Nie włącza się. Numer 4. To już ta odnowiona rewizja. Tu mamy tą drugą część, nie błyszczącą, tylko mat. Teraz mamy opis numer 3. Czerwona dioda Red Dot. Red Dot Slim E. Już widzę po obudowie. Czerwona diodka. No zobaczymy. Okay. Idziemy dalej. Xbox One S. Niestety już grzebany. Dobra. I co jest ostatnie? Xbox One wersji FAT. Znowu, czyli karton Xboxu. Nie włączyć. No dobra. Czyli ciekawy. Okej. Okay. Zabezpieczone, dobrze. Myślę, że nic się w transporcie nie stało. Jeszcze ogarniemy sobie później. Dobra, zaczynamy. Dobra, mamy tu wyświetlaczek od Xbox One'a. I teraz tak. Podzielimy to sobie tak. To sobie postawimy te. I będziemy je po kolei testować. Dobra. To jest niby pierwszy, który się nie łączy. Sprawdźmy. Czy rzeczywiście tak jest? Oczywiście kabel zasilający jest nie tam, gdzie powinien być. Czyli gdzie leży? Spadł. Mamy drugi. Wiecie, to jest, jak już się nagrywa, to lubią się zdarzać niespodzianki. A już jak robisz live streamy, to już zawsze się coś wydarzy. A to internet nie zadziała, a to coś. O, widzieliście? Mignął, patrzcie. Szukamy. Zobaczcie, gdzieś jest. Sekcja zasilania 100%. Dobra. Czyli łatwy temat. Zrobimy to na bank. Dobra, bierzemy drugiego od razu. Też już był grzewany. Niedobrze. Ale sprawdźmy, może się uda coś z tego. Dobra. Ok, ten się włączył. Czekam, aż coś się wyświetli. Nie wykrywa HDMI w ogóle. Dobra, 95% ubity dysk twardy. Albo HDMI, bo coś czuję. O kurczę. Coś czuję, że tam lata. Mam nadzieję, że było widać. Mieliśmy chwilową przerwę tu w nagrywaniu. Jeszcze raz. Włączył się, nie wyświetla obrazu. Jedziemy kolejną konsolkę. Myślę, że będzie czat z tego filmu. 5 Xboxów na raz. Na jednym live zrobimy. To myślę, że będzie czat. A jak nie, to zrobię z tego krótki odcinek. Zobaczymy. Okay. Dobra. Włączył się. Coś się wyświetla? Nie. O, wyłączył się. I martwy. Sekcja dysk albo NAND. Na jedno strzelę. Sekcja zasilania procesora. Dobra. Trzy przed nami i jeszcze dwie. No, czerwona kropka, sprawdź.
Wiecie, w Xboxach siedzę od lat, więc zasilacze mam zawsze pod ręką, bo te Xboxy przychodzą do mnie dość często. 360, Xbox One, o, bez przerwy. Teraz już często przychodzą Siriesy. Okay. O, od razu czerwona dioda. Czyli co jest? A zobaczymy, co nam pokaże tu. Czyli 0, 0, 33, 0, 33 jest. Czyli dobrze odczytałem kod. Sekcja zaczynania. Tutaj dwa kondensatory się uszkodziły. Tutaj przy USB jest zwarcie według tego. Jest zwarcie i się konsola wyłącza. Też nie trudna sprawa. Ok. Brak reakcji na włącznik, czyli ta jest ponoć martwa. Może tak być. Dobra. Mam jeszcze jeden zasilacz. Już dzisiaj był rano live i robiłem na nim właśnie Xboxa 360 Slima. Zobaczymy, czy jest martwy. Dało nie działać na włącznik, brak reakcji. Święto działa. Magiczny dotyk. No normalnie niemożliwe. Spójrzcie sami. No. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Ręce, które leczą Xboxy. Przyjmijmy, że to miało być żart. No dobra, ale na pewno coś tej konsoli jest. To jest pewnie zbieg okoliczności, że się... Wiecie co? Może mieć moda. Ale czy widzę ze środku? Nie widzę żadnej diody, ale wcale nie musi mieć diody. Wszystko jest normalne. No dobra, czyli ta konsola do głębszej diagnostyki. Słyszałem dysk twardy, dobrze słyszałem? Tak, 250. Może być ubity dysk twardy, słyszycie? Znaczy brudny, ale fabryczny. Poczekajcie. No dobra. Czyli tak, mamy niezły pakiecik Xboxów do zrobienia. Całkiem sporo tego, zobaczcie, ile tego jest. Dobra. Mam nadzieję, że tego typu, czyli z pomyłkami, nagrywki będą Wam się podobać, bo ja tylko takie będę robił. Nie będę na swoim kanale ciął tego wszystkiego i zmieniał, bo ja za dużo tego sprzętu robię i wolę Wam pokazać, jak to jest w prawdziwym życiu na serwisie, czyli tak jak teraz, że się dzieją pomyłki, zasilacz nie działa, coś innego się wydarzy, niż miałbym tutaj ściemniać. Wbijajcie też na mojego TikToka. Jest nas już tam prawie 30 tysięcy. Robię codziennie live streamy. Codziennie, chociaż jeden z napraw. Ostatnio było 7,5 godziny live streamu. Było nas wtedy full. I pokażę Wam, jak naprawić takie konsolki. Krok po kroku. Ja tłumaczę wszystko. Nagrywam i mówię, to się robi, to się wymienia i to działa. Mam nadzieję, że pomogłem komuś bliżej poznać te systemy. Oczywiście zrobię jakiś film związany z całym ogółem tych Xboxów. Jak się je dzieli, jak sobie badać różne usterki, jakie są rodzaje płyt głównych, jak je rozróżnić. Nawet gdzie jest głupi numer seryjny, żeby dobrze go podać, wysyłając do mojego serwisu sprzęt. To było na tyle. Dwie brewki. Jeżeli materiał się podobał, łapa w górę. Jeżeli się nie podobał, to pewnie łapa w dół. Opiszcie, co było nie tak i do następnego.